Witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Niewygodnej Historii. Dzisiaj powiemy sobie o fałszerstwach średniowiecznych. Fałszerstwach, w których brał udział znowu niestety Kościół. Otóż mistyfikacji dokonywano głównie w klasztorach. Były pod ochroną władzy. To było takie miejsce, które miało praktycznie monopol w tym czasie średniowiecznym na pisanie, na pismo, na naukę. A kto inny, jak prowadził inną naukę, no to nas to trafiał, ale to o tym będzie może kiedyś inny film. Gromadzili opowieści, dokumenty, no i sami tworzyli dokumenty. Dokumenty fałszowane to były różne dekrety, listy królewskie, listy papieskie, które dawały najczęściej przywileje celne, wolność podatkową, immunitety, akty własności i też ziemię przede wszystkim, majątek, które rzekomo przekazywano przez władców, a tak naprawdę był to tylko wymysł kleru. Chodziło tutaj też o wzmocnienie pozycji kleru. Poprzez fałszerstwa była to taka forma obrony przed różnymi możnowładcami, szczególnie przed ich ingerencją w sprawy kościelne, utrwalenie swojej dyscypliny, pozycji i władzy. Chciano również osiągnąć wyższość prawa kościelnego nad prawem świeckim i było bardzo wyraźne dążenie do wzmocnienia władzy papieskiej nad władczą oczywiście. Próbowano nadawać tekstom pozory prawdopodobieństwa poprzez dołączenie do prawdziwych lub sfałszowanych tekstów prawnych, różnych tekstów teologicznych i swoich dodatkowych wstawek. I teraz, żeby nie było, że ja tak sobie mówię, wymyślam, co mi ślina na język przeniesie, to każdy może sobie to sprawdzić, bo dokładniej zajęto się to już ponad 30 lat temu, w 1986 roku. Powstał taki kongres Monumenta Germanie Historica i ci ludzie postanowili skatalogować, przebadać wszystkie teksty i praktycznie na bieżąco znajdowali różne fałszerstwa. Ich ogrom był naprawdę bardzo duży. Dowiedziono na przykład, że w niektórych przypadkach ponad 70% danych pochodzących z okresu pomiędzy VIII a XV wiekiem było po prostu sfałszowane. Za te wszystkie fałszerstwa odpowiedzialny był kler, który praktycznie jako jedyny władał pismem. A w epoce, w której dominował analfabetyzm, nikt nie był w stanie tego zweryfikować, sprawdzić, ani zagrozić pozycji kościoła w tej sferze. Dlatego też różne kłamstwa i sfingowane dokumenty dawały kościołowi wtedy pełnię władzy. Dlatego też właśnie dużo sfałszowanych dokumentów dotyczyło również prawa i prawa kościelnego. Najbardziej takim znamiennym przykładem fałszerstwa jest donacja Konstantyna, w której to mówi się, że papież i jego następcy otrzymują Pałac Laterański, Rzym z jego prowincjami, dystryktami i miastami Italii oraz wszystkie regiony Zachodu. Co to w praktyce oznacza? Ano oznacza to to, że praktycznie to, co w Rzymie znamy jako Watykan, tak naprawdę jest w rękach Kościoła zupełnie bezprawnie. I na to, że jest to fałszerstwo, to nie tylko historycy wpadli teraz, to już nawet wpadł taki pan znany jako Lorenzo Valla, twórca dzieła o donacji Konstantyna, który wkurzył Kościół do tego stopnia, że w XVI wieku
To jego dzieło podważające właśnie kościelną wersję wydarzeń i autentyczność dokumentów zostało wciągnięte do indeksu ksiąg zakazanych. Ale chodziło tutaj nie tylko o to, że Konstantyn Wielki przekazał władzę nad Rzymem i zachodnią częścią tego Cesarstwa Rzymskiego. Papież Sylwester I i ci, co byli po nim, mieli jeszcze sobie rządzić z tej okazji Judeą, Grecją, Azją, Tracją, Afryką, Rzymem jako miastem. I ten prezent Sylwester I miał rzekomo przyjąć za ochrzczenie Konstantyna. No i za rzekome cudowne wyleczenie z trądu przy okazji. No to był taki tylko przykład. No, inne na przykład jakieś dokumenty potrafiły powiedzieć, że każdy, kto postawi na przykład biskupa przed sądem, jest już potępiony i skazany na piekło. Jest tego sporo i temat na pewno można bardziej rozszerzyć, aczkolwiek na pewno film nie będzie aż tak długi, żeby was zanudzać. Kogo to zainteresuje, no to się tym zapozna z podstawami, z samym założeniem tu w tym filmie i może oczywiście szukać dalej na własną. W każdym razie ta donacja Konstantyna stanowi część dekretów tak zwanego autorstwa Izydora z Sewilli, znanego też w historii bardziej jako pseudo-Izydora. Izydor napisał cały duży zbiór tekstów i celem zbioru była niby reforma kościoła, a tak naprawdę chodziło o wzmocnienie dyscypliny kościelnej, uwolnienie kościoła spod dominacji świeckich, czyli żeby robić co chcieli, odebranie świeckim władz nad dobrami kościelnymi, czyli znowu troska przede wszystkim o majątek. No i zakaz prowadzenia procesów świeckich przeciwko biskupom i innym duchownym, czyli bezkarność wobec prawa. Co tu jeszcze mamy wartego wspomnienia? No można powiedzieć o fałszerstwach na przykład symmachskich, które nazwa pochodzi od papieża Symmachusa, który żył między 498 rokiem a 514 rokiem. No i tutaj też najważniejsze w tej grupie fałszerstw to jest Silvestri Centrutum. Tu chodzi o fałszywy synod zwołany przez papieża, dającego 20 ogłoszonych kanonów, wśród których był na przykład zakaz wznoszenia pojedynczego oskarżenia na duchownego wyższego stopnia niż oskarżyciel. Biskup mógł być oskarżony tylko przez 72, a papież nie mógł być oskarżony przez nikogo. A że był to papież, który też walczył o władzę, no to wiadomo w jakim interesie to było, ale to, co Państwu tutaj Wam mówię, to jest tylko kropla w morzu tego, co się działo, jak siądziecie do książek czy do internetu, jak poszukacie, poczytacie, to będziecie naprawdę w szoku, ile tego jest. Teraz na zakończenie, jeśli interesujecie się historią taką bardziej najnowszą XX wieku, II wojną światową, wywiadem, i chcecie poznać historię o ludziach takich jak James Bond, o łamaniu Enigmy, walce z bronią rakietową niemiecką, to tutaj możecie poznać prawdziwe historie, niesamowite i naprawdę warte tego, żeby się w to zagłębić, tego, co robili Polacy w czasie II wojny światowej w walce wywiadowczej, naprawdę kawał sporej pracy włożonej w to, żeby ta książka powstała. Więc jeśli macie ochotę poznać coś jeszcze, to zapraszam. Link jest w opisie. Można pobrać sobie książkę i poczytać. Z mojej strony proszę już tylko o łapki w górę, jak i subskrypcję, żeby była dodatkowa motywacja dla nagrania kolejnych części.
Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam. Pozdrawiam. Cześć.